I've got this really bad habit for a cop. Once I start working on a case, I can't think about anything else. I'm exhausted. I haven't gotten a wink of sleep all night. Something's bothering me about this murder, but I just can't seem to put my finger on what it is. Może jeszcze powiem, że pomiędzy rozdziałami, czyli pomiędzy przełączaniem się między, właśnie pomiędzy naszymi bohaterami, w pewnym momencie można wybrać, czy chcemy na przykład, teraz miałem do wyboru, czy chcę iść na cmentarz razem z naszym głównym bohaterem, czy kierować Carlą Valenti na komisariacie policji. Ja wybrałem właśnie Carla. Nie? Jak to się robiło, że... Nie, nie tak się robiło. A, już nie pamiętam. O, mniejsza z tym. Co to było? What the fuck? Aaaa, popatrzcie. Życia, dodatkowe punkty, odblokowane dodatki, stopień ukończenia gry. No, tego nie widziałem. Jeszcze nie naciskałem w ogóle tego. Dobra, mniejsza z tym. Sprawdźmy, czy... Cześć! Fantastycznie. Hi, Doug. Not too bad. Is Tyler here yet? No, not that I know of. Dobra, biegniemy do góry. Nie ma to tamto i wchodzimy. Idziemy do naszego biura. Oczywiście, jak to w amerykańskich filmach bywa, to wszystko... Właśnie tak jest, jak to w amerykańskich filmach bywa. Najazd na nasze drzwi, Carla Valenti, Tyler Miles... Tyler Miles? Tak, dobrze mówię? Czy coś tutaj nas może zaniepokoić? Czy ktoś nas zaczepi? Oczywiście, że nie. A jednak... I've been waiting 6 months for it now. Can't help you there, Jeffrey. Talk to him about it. He's been avoiding me like the plague. Plus, you know, you're the only one he listens to. Catch you later, Jeffrey. Ha! Frajer chce, żebyśmy załatwili jakąś sprawę za niego. Hi, Carla. Hi, Garrett. Oh, wait, Carla. I got some results back on the tests we did for that restaurant murder. Great. As soon as Tyler gets here, we'll come and see you. Okay. I'll be at my desk all morning. Tyler is still not here. I better try to give him a ring. Ha, znowu równowaga, tak? Będziemy musieli zadzwonić do naszego partnera. No niestety, kochaniutka. Wzięłaś go w nocy z łóżka, no to teraz musi odespać. Albo zająć się swoją dziewczyną. Dobra, sprawdźmy, co tutaj mamy. No, małe to biuro, tym bardziej, że biuro jeszcze z tym naszym kumplem. Tutaj możemy, nie wiem, sprawdzić, o. Tyler hates it when anyone touches his stuff. A tam nie cierpi. Nie cierpi też, jak go budzisz w nocy. I to niekoniecznie... No, dobra, mniejsza z tym. Quantic Team! Patrzcie, jakie ładnie. Patrzcie, jak ładnie. Quantic Team, czyli... A, napijemy się. Studio nazywa się Quantic Dream, a tutaj dali Quantic Team. Takie bardzo ciekawe rzeczy. Rockstar też często daje właśnie takie różne aspekty w grach. Na przykład z lotu ptaka wygląda jakiś tam... ogród i tak dalej. Dobra. Możemy się pobawić jojem. Oczywiście, jak dobrze wiecie, poprawi to nasze poczucie. Samopoczucie. Sprawdźmy. Tak. I tak. I tak. A, to chyba już będzie... To chyba już będzie to samo. Czyli wystarczy raz. Zaraz zepsujemy. Rozwinie nam się. I czy dostaniemy za to punkty? Zostaw joja. Doceniasz za te punkty? Daj punkty. Fantastycznie, plus 5. Usiądziemy do biurka, ale chyba, z tego co pamiętam, na komputerze, w mailach nic nie ma, dlatego zadzwonimy do naszego kolegi. Z którego to telefonu jest? Tyle telefonów. Jest telefon. Ha, 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 ha. Wake up! Yeah. Know what time it is? Oh, shit. Get a move on.
The waitress is coming this morning to flesh out the composite on the killer. To się nazywa elastyczne godziny pracy. Przychodzisz do roboty, kiedy chcesz. Ale mogą cię też wziąć, kiedy oni chcą. Zartowałem, tak kolorowo nie jest. Dobra, w tym momencie mamy możliwość, jak widzicie w prawym górnym rogu, przełączenie się na Taylora, dlatego się przełączamy. I wstajemy. Wake up! Wake up! Stay a little longer. Oh. Sorry, babe, but I really gotta go. I'll make some coffee. Okay, I'll grab a shower, get dressed, and then I'm out of here. Rób kawkę. Rób. Dobra. W takim razie, co ja tutaj jeszcze mogę zrobić? Mogę luknąć na naszą kochaną. Man, I love watching her when she's sleeping. I've known her for 2 years now. She still rocks my world the way she did the first time I ever saw her. Daj buziaka. I thought you were in a hurry. Hey, I always got 2 minutes for you, babe. 2 minutki. Only 2 minutes? No właśnie. Też bym się zastanawiał. 2 minutki tylko. No i oczywiście co? I oczywiście z powrotem musimy dzwonić po naszego kumpla. Yeah, Carla, I'm on my way. Yeah, I know. No, I just had a little problem, so I'll... Yeah, okay, I'm right there. No cóż. Za długo to sobie nie pobrykaliście. Dobra, przełączamy się na naszego Taylora. Whew, girl. Okay, this time I really am out of here. No, wstawaj, koszykarzu. Czarny. Czarny murzyn. Dobra, idziemy. Tutaj jest chyba łazienka, z tego co pamiętam. Tak, dokładnie tutaj jest łazienka. Weźmiemy jakiś prysznic. Prysznic. Z której strony prysznic jest? Najpierw weźmiemy kibelek? Nie, najpierw weźmiemy prysznic. No, w sumie mogliśmy wziąć najpierw kibelek, później prysznic. Bardziej higienicznie. No, ale cóż. A nasza kochaniutka niech pójdzie zrobić nam znaczy się kawę. O, zauważyliście? Tam jest bonus w rogu. Widziałem. Zaraz go złapię. Także jak widzicie, na razie gra tutaj... No nie wiem, jak dla mnie to jest wciągająca, bo tutaj są takie... łowca i zwierzyna. Czyli jednym uciekamy, a drugim bohaterami próbujemy złapać. Także tutaj też jest taki dylemat, czy ułatwiać śledztwo, czy po prostu tuszować wszystkie ślady. Dobra, ubierzmy się może, nie, chciałem otworzyć i założyć coś. Okej, do góry myszka. No Jezu, jaki okropny sweter. Dajże spokój, facio. Cóż ty zrobiłeś? Dobra, nie będziemy tutaj siadać, nie mamy czasu. I wychodzimy. Hej, kochaniutka. Oh, Sam looks like she's sulking. And I know what's bothering her. No to co, weź ten. To weź ją pociesz. Go back to bed, Sam. You're gonna catch a death of cold like that. I'm not cold. Oh, look, Sam, please don't start. I got no intention of dying today. I'm sick of living in fear like this. Every morning I'm terrified that something's gonna happen to you. Denerwowany, wyrozumiały, ironiczny, czuły. I know how you feel, Sam. You just need some time, that's all. I don't like to see you like this. You know that, baby. Well, what if you quit? We could move to Florida and take over my parents' store. We'd have a normal life. We could have a baby.
Pojednawczy, stanowczy, przekonany. Pojednawczy. I'm not ready for a normal life yet, Sam. Right now I belong here. You need to try to accept me for what I am and what I choose to do. No, i to by było chyba na tyle. No cóż, rzeczywiście, no taka praca może być niebezpieczna, prawda? Więc każdy może się niepokoić, zwłaszcza jakiś tam nasz partner. Kochająca nas osoba. Zakładamy kurtałkę i wychodzimy na ten mróz. Z każdym dniem coraz zimniej i zimniej. Aren't you gonna kiss me? Jasne, że cię pocałuję, choć dam ci buziaka takiego soczystego. I love you, Tyler. Troszeczkę, krótko. I ta muzyczka, jak nim kierujemy, normalnie, nie wiem. Przypomina mi się jak z takich starych właśnie gier przygodowych. Hi, Tyler. Oh, Carl is looking. Tak, wiem. Yeah, I know. So, you ready for retirement, man? Yeah, I'm working on it. Dobra, koniec gadania. Dzień dobry wszystkim, dzień doberek. Nie ma to jak numerek z rana. Hey, Tyler, what do you know? Just the guy I was looking for. Oh, shit. Yep. You remember that $100 I loaned you about 6 months Nie. ago? Jaka stuwa? I'd really like for you to get that back to me as soon as possible. Chyba pomyliłeś ludzi, człowieku. Datek, przyjaźń, problemy. Yo, listen, Jeff, I got a little cash flow problem at the moment. Nothing I can't handle, but, you know, it's pretty tight right now, and... Tyler, I'm gonna be frank with you here. I don't really give a shit about Ale ty jesteś! I want my $100 and I want it now. Nieładnie. Odwlekaj, propozycja, o! Yo, let me make you a deal. I'll play you a game of b-ball for your $100. If you win, I'll give you $200 right then. But if you lose, we cool. You'll give me $200 if I win. You got my word, man. All right, you're on. But don't even think about Nie słyszałeś, że biali nie potrafią skakać? Don't worry, A zwłaszcza z takimi sygnetami na ręce. No przecież tu wiadomo, że Murzyn w kosza wygra. Dobra, idziemy dalej. The waitress hasn't come in yet? She won't be long. Garrett got the lab results. Shall we go? Alright, let me hang up my coat. I'll be right with you. Okay. See you in a minute. No to... W sensie, że mam powiesić tylko kurtkę i wyjść, ale głupota. Już mogli to w cutscence zrobić. Dobra. To wychodzimy. Gdzie jest Carla? Gdzie jest Carla? Tu jesteś. Ślicznotko, chodź. Chodź, chodź. So, what do you want to start with? Kubek z kawą, kabina zabójcy. Kubek z kawą. Tell me about the blood found in the killer's booth. As strange as it might sound, that blood didn't come from the victim. It was the killer's? So it would seem. He was wounded? Nóż. What did you find on the knife? Got some good prints off it. They matched those found on the fork and glass at the suspect's table. So, the murderer was definitely at that table. Anything on the blade? I'm getting to that. We definitely had blood from the victim, but the weird thing is we also found blood from the killer. A proszę! Krew kabina, książka, krew kabina. What about the pool of blood in the stall? You're not gonna believe this. The blood wasn't from the victim, it was from the killer. What was he doing bleeding in the stall? I have absolutely no idea. Kubek z kawą. Did you find anything on the coffee cup? The only prints we found belonged to the waitress. That's impossible, man. That cup was half empty. Somebody must have drank it. Were there any prints on the book that was under the table? Yep, and they matched the ones on the fork and the glass. So it was definitely his book. It looked like a fairly old book. Maybe we can get some more stuff out of it. So, what do you think about all that? I don't have any explanation for the blood in the stall. The victim could have wounded the killer during a struggle, but it doesn't make sense that it would be in the stall. It's as though the killer wounded himself. Hey, why not?
You get clumsy fools in every other profession. Why not killers? That's kind of a flimsy explanation, Garrett. To each his own, Carla. I do the testing, you figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. See you later. So, what do we do now? You go take care of the composite. I'm gonna go check with the coroner and see if he got anything from the body. Okay. Catch you later. Before I go see the coroner, I'm just gonna drop by my desk and check my email. Okej, sprawdzimy e-maile, ale się pogubiłem troszeczkę. Hey, Carla. Sleep well? Sleep's a waste of time. I'll have plenty of time to sleep when I'm dead. That's our Carla. Dobra, idziemy, sprawdzimy jeszcze maila, ale czy coś tam ciekawego znajdziemy? Już nie pamiętam nawet. Zsiądźmy. W lewo myszkę. New York PD, Police Department. Zaświecimy lampkę. Zobaczymy, co w prawej z prawej mamy. Bonus! Bierzemy bonus! A z lewej nie ma nic? Z lewej nie ma nic. Dobra, przejdźmy na komputerek. Ale mają fajną klawę. Wstecz, anuluj, backspace, enter. Baza danych, poczta. Valium. Tańsze Valium, mam to gdzieś. Cześć. Chyba, że nie mogłem dostarczyć ci ostatnio żadnych wiadomości. Miałem mnóstwo pracy, jak najszybciej wpadnę do ciebie powiedzieć o moich ostatnich przygodach. Całe Tommy. Co za Tommy? It's all happened before. Kirsten. Kirsten? What's that supposed to mean? Kirsten? Kim jest Kirsten? Zobaczmy w bazie danych. Brak wpisu. Kirsten, no nie da rady? Wpisać Kirsten? No, niestety. Dobra, no to w takim razie wychodzimy.